Do wymodelowania włosów za pomocą szczotki będziemy potrzebować okrągłej szczotki. To jest szczotka z Babyliss, włosem z dzika. Dlaczego z włosem dzika? Bo jest delikatniejsza dla naszych włosów. Są też te szczotki takie metalowe z otworem w środku i ze sztucznym włosiem. Też można ich stosować, ale nie są aż takie delikatne. Szybciej się za pomocą nich wysuszy włosy, ale nie są tak delikatne jak ta. Suszarka, zwykła, najzwyklejsza. Najważniejszym elementem jest ten taki dziubek. Kaczy. Dzięki niemu włosy nie będą się nam tak strasznie rozwiewać i strumień będzie kierował się tam, gdzie chcemy. Klipsy do włosów, żeby podzielić pasma. Jeżeli macie spray chroniący włosy przed ciepłem, to warto go zastosować. Na początku to, co mi się nie nagrało, włosy miałam w turbanie z t-shirta, tu mam to. Dlaczego miałam je w turbanie? Ponieważ jeżeli chcemy modelować włosy, nie mogą być one całkowicie mokre, nie może z nich kapać woda. Więc albo suszymy je wcześniej, tak troszkę, tak żeby włosy były pół na pół suche, w połowie mokre, w połowie suche. Albo dajemy im troszeczkę przeschnąć. Tutaj można użyć właśnie tego turbanu. Dlaczego t-shirt? To dowiecie się z filmiku związanego z trikami włosowymi, to zachęcam do obejrzenia. Pokażę jeszcze raz, jak dzieliłam włosy. Czyli tak, brałam pasmo górne. Tak, później brałam kolejne. A, pokażę normalnie, tak jakby były mokre. I wyszło mi wtedy chyba 4. No, tutaj by mi wyszło więcej. Na tej zasadzie dzielimy włosy. Jeszcze chyba nie nagrało mi się to, jak wygląda w ogóle cała zasada. Powiedzmy, że mam podzielone włosy i zaczynamy, ogólnie zaczynamy oczywiście od dołu. Bierzemy partię włosów, podwijamy pod spód szczotkę i strumień kierujemy do dołu powietrza, a włosy rozczesujemy do boku. I raczej do boku i ku górze niż do boku i na dół, czyli o tą stronę. Można na początku podczas suszenia tutaj troszkę parę razy podwinąć trochę włosy i wtedy je wyciągnąć. Wtedy będziemy mieć jeszcze większą objętość włosów. Także można właśnie, jak już wysuszymy, jeszcze raz przesuszyć włosy i kierować szczotkę do środka. Wtedy jak na przykład są pazurki, chociażby, to ładnie się wtedy ułożą przodu twarzy. Okay, wydaje mi się, że to już jest gotowe. Ja od razu czuję, że mam większą objętość. Nie wiem, czy to widać. Bo widać. Nabierają objętości. Na krótszych włosach łatwiej jest to uzyskać. Na trochę krótszych. Zwłaszcza dlatego, że włosy nie są takie ciężkie. Jak są włosy bardzo długie, no to nie jest to już takie... Znaczy czasami się uda też taką większą objętość uzyskać, ale może to trochę oklapnąć, więc no to raczej jest zależne od ciężkości. Wow. No i została nam ostatnia partia. I tutaj, jeżeli chcecie mieć większą objętość i nosicie przyciąg na środku, dobrze jest suszyć włosy do tyłu. Jeżeli nosicie przyciąg z lewej strony, suszcie je, róbcie sobie przedziałek z prawej strony i wtedy, jeżeli wrócicie, to będzie większa objętość. Czyli suszycie, jeżeli macie przedziałek normalnie tu, robicie go z drugiej strony, suszycie w tą stronę. No i wiadomo, jeżeli normalnie nosicie przedziałek z prawej, robicie
go z lewej do suszenia i suszycie na prawą stronę. No więc to tak mniej więcej wszystko. Chyba, że jest wam, nie chcecie mieć jakiejś wielkiej objętości i nosicie droższe przedziałki różnie. Więc zazwyczaj jak suszę, to i robię go normalnie sobie na środku i mi to tam nie przeszkadza. Nie? No, przed roku nie zrobię. Nigdy nie robię go jakoś specjalnie ładnie. Aha, jeżeli przedziałek nie będzie sięgał całkiem do końca, to wtedy susząc włosy te tutaj na czubku głowy, kierujemy się do przodu. O tak. Wtedy szczotka idzie tu, suszarka z tej strony i do góry. Wtedy znowu tutaj będziemy mieć większą objętość włosów. Może od tego zacznę. Mam wyprostowane. Może wstanę trochę. Są wyprostowane, nie wiem czy to dobrze widać. Tutaj jeszcze bym przyjechała suszarką i szczotką, to by tak ładnie byłoby widać tutaj te różnice długości. No ale tak, włosy są wyprostowane, więc od razu oszczędzimy na włosom właśnie tego późniejszego jeszcze prostowania, chociaż jak ktoś chce mieć takie idealnie proste i uważa, że to jest konieczność użycie prostownicy, no może zrobić co chce. No. Uniesione są, widać. Teraz jeszcze tylko bym użyła olejku, olejek, o którym mówiłam. Bitcoin. Widać? Widać. Czy tak, jedna pompka to bardzo dużo, a ja nie mam jakoś specjalnie długich włosów. U mnie to jest głównie ta część blond. To też super działa, od razu jeszcze bardziej się wygładzają, prostują. Mam nadzieję, że filmik się wam podoba i że teraz wiecie jak to wykonać. Trzeba to trochę przećwiczyć, bo może na początku być problem z tym utrzymaniem i suszarki, i szczotki, ale to spokojnie dacie radę. Wystarczy po prostu parę razy spróbować. No, jeżeli filmik się wam podobał, zachęcam do polajkowania, subskrypcji naszego kanału. Komentujcie, czy suszycie włosy na szczotce, modelujecie je, czy zostawiacie je w ogóle sobie i schną same. Znaczy, czy suszycie suszarką bez szczotki. Do następnego razu. Pa! Dalej. To... Nie, takie mam zwykle uszy jak suszę włosy, więc...